do Mody Eko Kreatywnej. Witam Was na moim kanale. Nazywam się Kinga Wórkowska i tutaj możecie obejrzeć filmiki o second handach, o odzieży z odzysku, o ekologicznym sposobie życia i ubierania się, a także różne artystyczne treści, jak wyrażać się poprzez sztukę i modę. Także kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki krótki filmik z wyprzedażą mojej szafy. Naprawdę będzie niedługi, będzie tylko kilka takich perełek. Chcę Wam je pokazać jeszcze zanim trafią do sklepiku, bo wiecie co, fajne są live'y, bo w live'ach jest tak, jak to w live'ie, żywo. Jest żywa atmosfera, natomiast nie mogę Wam wtedy pokazać za bardzo stylizacji z tymi rzeczami, więc pokazuję Wam tutaj tak poglądowo, jak te rzeczy zestawiałam, czy jak je można zestawić, jak mniej więcej te rzeczy wyglądają na sylwetce. No, więc moi drodzy, przechodzimy od razu dalej, nie tracąc czasu i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie i zasubskrybowanie kanału. Lecimy! Kochani, zacznę dzisiaj od super spodni, które miałam czasem w filmikach. I wiecie co, te spodnie są w rozmiarze M. Ja bardzo, bardzo lubiłam te spodnie i niestety bardzo rzadko je noszę. Ostatnio tak długo się zastanawiam nad rzeczami, czy je oddać, czy nie. Naprawdę są to rewelacyjne spodnie z super składem, z mango. Dobrze mówię, tak, mango premium, słuchajcie. Jest to 38 i rzeczywiście to jest 38, bo ja sobie te spodnie zawsze jakoś tam paskiem ogrywałam, ale wiecie, noszenie czegoś za luźnego może nie jest takie złe, tyle że ja niedobrze wyglądam w obniżonym stanie, nie za dobrze. No i ponieważ to jest dla mnie za luźne, to jest to dla mnie taki obniżony stan, a noszenie paska jakby no nie jest do tego akurat zbytnio komfortowe. Więc po prostu uważam, że lepiej by te spodnie zrobiły komuś, na kogo będą dobre po prostu. A zobaczcie, tam pokazuję Wam stylizację z tymi spodniami, bo naprawdę są to przepiękne spodnie. Zobaczcie, jaki piękny kolor mają. One są takie, one mają taki wygląd materiału, jakby taki trochę flauszowy. To jest z lnem. I to są świetne, po prostu rewelacyjne kuloty. Kuloty, spodnie 7/8. Palazzo, 47% wiskozy, moi drodzy, 34% lnu i 19% bawełny, rewelacyjny skład, piękny kolor, bardzo oryginalne spodnie, naprawdę, i dlatego się tak bardzo trudno mi było z nimi rozstać, ale podjęłam decyzję, że ponieważ naprawdę w zeszłym roku ani razu ich nie włożyłam do wyjścia, tylko do stylówek, więc stwierdziłam, że to zupełnie nie ma sensu, są tak ładne, że ktoś będzie miał z nich pociechę i naprawdę są w super stanie. Bardzo pięknie, oryginalnie wyglądają. Zresztą zobaczcie sami. Także te spodenki, o te spodenki możecie pytać, bo na pewno już takich nie dostaniecie nigdzie, bo to są z jakichś dawnych kolekcji, ale są, moim zdaniem, są po prostu no, jedne z ładniejszych spodni, jakie widziałam tego typu. Także idziemy dalej. Kochani, kolejną rzeczą taką naprawdę piękną, którą wyprzedaję, jest bluzka od... projektantka bluzka, to jest, moi drodzy, Julie Fagerhold. Ja już jedną taką koszulę sprzedawałam, Heartmade. To jest taka bardzo droga marka, słuchajcie, taka koszula, takie koszule Julie Fagerhold powyżej 1000 zł kosztują nowe, a ona jest w idealnym stanie. To jest taka koszula z bawełny w stylu vintage, w stylu takim wręcz wiktoriańskim trochę, zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne ma detale przede wszystkim, pokazuję Wam tu koronki, stójka, z tyłu na stójce są guziczki z masą perłową, są zaszewki na biust, ona jest w rozmiarze 38, wiecie co, ta koszula jest na mnie o rozmiar za duża i ma taki ciepły odcień kremu, więc też naprawdę bardzo, bardzo rzadko nosiłam, 100% bawełna, tak jak mówię. Wydawało mi się, tak, chyba jest tu gdzieś rozmiar, na pewno jest to takie mniej więcej 38, bo ja to nosiłam, ale mam w tym luz, mam tym trochę luzu, więc ta koszula naprawdę jest taka między 36 a 38, będzie chyba lepiej wyglądała na 38, bo ona ma być dopasowana, ma dość długie rękawy, naprawdę jest przepiękna, jest w idealnym stanie. No i zobaczcie, też tam znajdę Wam jakąś stylówkę w tej koszuli, jest śliczna, po prostu jest śliczna ta koszula. No a aż szkoda, żeby leżała, no zobaczcie te koronki tutaj.
Naprawdę przepiękna rzecz. No i tak jak mówię, zobaczcie sobie na Julie Fagerholt na internecie, jakie są ceny nowe w butikach jej rzeczy. No, bardzo, bardzo drogie. Więc to jest taka designerska rzecz dla Was. Moi drodzy, pozbywam się jednak tych spodni lnianych z H&M-u, tych takich białych dzwonowatych, to są takie te flare leg, rozmiar 38. Wiecie co, wiem, że nieźle w nich wyglądam, tylko że ja tak bardzo rzadko noszę spodnie. Nie jestem fanką spodni, jak już to lubię, takie palazzo, żeby było jak spódnica bardziej, albo jeansy, jak już tak całkiem na luzie, albo czasem mi się zdarzy włożyć takie trochę elegantsze spodnie, ale jak się już robi tak ciepło, to naprawdę jest to mega rzadkością, więc ja po prostu sobie zdaję sprawę, że ja tych spodni prawdopodobnie no albo nie włożę w ogóle, albo raz je włożę w roku, co jest oczywiście bez sensu, bo to są świetne, świetne spodnie. Już Wam je pokazywałam niedawno, więc nawet się nie będę powtarzać, bo były niedawno w filmiku, możecie sobie tam zajrzeć. Naprawdę super wyglądają, bardzo ładnie leżą. Już Wam mówię, bo tu ciężko znaleźć, widocznie jest ten skład, tylko tak ciężko trochę go znaleźć. 53 bawełna, 47 len. Len z bawełną, piękne, świetnie leżące spodnie, średni stan, ale taki, wiecie co, taki średni, ale z takich wyższych, nie taki średni, niski, tylko troszkę wyższy. Natomiast na pewno nie jest to taki super wysoki stan, to też nie. Ale zobaczcie sami, bo tu widać, że ta pupa wcale nie jest tak nisko, jakoś tam nic nie odsłania. Nie są zbyt właśnie przezroczyste, bo to jest dosyć gruby materiał. Także te spodnie z niedawnego hola, nad którymi się tak zastanawiałam, jednak postanowiłam sprzedać, bo uważam, że szkoda, żeby leżały. Po prostu szkoda, żeby leżały. W sumie chciałam mieć białe spodnie, ale wiecie co? Wiem, że to praktycznie nie będzie przeze mnie noszone, więc no po prostu pozbywam się ich. No i kochani, mam sukienkę z Reserved, bardzo fajną sukienkę w stylu rozmiar 36, ale to jest taka mała 36, to jest taka bardziej eseczka. I ja tą sukienkę nosiłam w stylówkach na lata 60. Możecie sobie obejrzeć ten filmik, bo moim zdaniem jest bardzo fajnie zrobiony filmik. Mnie się ten filmik podoba, nieskromnie mówiąc. Ale w każdym razie jest to bardzo urocza sukienka. Ta sukienka jest na mnie już tak minimalnie za wąska. W sensie czuję już zbyt opiętą tą sukienkę, a mam bardzo podobną zieloną, też jest w tamtym filmiku. Jest trochę luźniejsza, ma w niej więcej właśnie swobody, a ta sukienka bardziej, jak ktoś ma małe S albo XS, jest prześliczna, zobaczcie. Ona ma taki właśnie taki na lata 60. taki wytłaczany materiał. Kiedyś kupiłam tą sukienkę nową w Reserved i bardzo mi się podoba. Piękny odcień, taki właśnie chłodny odcień żółtego, bo to jest żółty z bielą. Bardzo ładny właśnie krój na lata 60. Pięknie podkreśla sylwetkę ta sukienka. Jest naprawdę bardzo, bardzo urocza i bardzo fajna. Serio, jest to sukienka, którą Wam z czystym sercem polecam. Jeśli lubicie krótkie sukienki, sukienki w takim trochę stylu pin-up ona jest, no jest przepiękna, naprawdę, także bardzo Wam tą sukienkę polecam. Zostawiam sobie drugą, pokażę Wam, bo jest bardzo, bardzo podobna i nie wiem, czy też nie jest z Reserved, ale chyba nie, Modello, ale zobaczcie, bardzo podobna sukienka, troszkę większa. Wolałabym żółtą, szczerze Wam powiem, ale w tej się czuję po prostu swobodniej i jest mi w niej dużo wygodniej, więc wolę tą sobie zostawić, a tamtą po prostu odpuścić dalej. Niech żyje swoim kolejnym życiem. Moi drodzy, idziemy dalej. Mam tutaj taki frakopłaszczyk, słuchajcie. I to jest mniej więcej na taki 42-40 LKXL-ka. Płaszczyk w stylu fraka, z bawełny i czy z wiskozy, zaraz Wam powiem, z wiskozy i poliestru chyba, około pół na pół tego jest. Już Wam powiem, z wiskozą, tak. Wiskoza z poliestrem. Fajnie to wygląda. Taki właśnie jest to płaszcz. Przepraszam Was, tutaj jakieś nitki mi się obrały. Jak nówka, słuchajcie. Jak ktoś lubi takie trochę w mrocznym, gotyckim stylu rzeczy, to taki płaszczyk odsprzedaje albo będzie po prostu w sklepie. Także to tylko Wam pokazuję tak na szybko. Bardzo ciekawie leży ten płaszcz. Kolejna rzecz, moi drodzy, to odsprzedaje to moje dżinsy. Są w super stanie, bo zobaczcie, to są te dżinsy moje Boohoo i one są takie na 36, mam dżinsy takie w stylu oversize,
Zobaczcie, naprawdę są w świetnym stanie, niestety z moim kręgosłupem i z moimi z tym pasem, który noszę, nie mogę nosić takich sztywnych jeansów. To są typowe sztywne mom jeansy, takie washed out, sprane. Widzieliście mnie też w filmikach, pokażę Wam tam przebitki. Mają bardzo ciekawe doły, zobaczcie. O, będą one wystawione i na Vinted, i w sklepie. Świetne mają zrobione te doły tutaj. One naprawdę fajnie leżą, tylko ja po prostu nie jestem w stanie w nich wytrzymać. Mam już wystarczająco dużo dolegliwości, żebym się jeszcze przejmowała, że spodnie mi się wpijają. Wiecie, ja mam taką figurę klepsydry, że spodnie muszę mieć bardzo komfortowe, bo po prostu czy w biodrach mnie zbyt uciskają, czy coś. I no i po prostu muszę mieć super, super rozciągliwe spodnie, żeby w ogóle było mi w nich wygodnie do rybu. Także te spodenki naprawdę w idealnym stanie są, będą dostępne, jeżeli ktoś chce. Słuchajcie, kolejna rzecz to buty i odsprzedaję takie klapki, których bardzo rzadko nosiłam, a są świetne, słuchajcie, w ogóle z południowej Afryki, tsonga. Takie jakby, faktycznie, trochę w stylu safari są te klapki. Świetne mają obcasy, pokażę Wam tutaj, zobaczcie. Mały obcasik, to jest chyba 5 cm, bo jeszcze tutaj jest taka troszkę pogrubiona podeszwa. Są w stylu takich trochę chodaków, beżowe, w takim właśnie trochę afrykańskim stylu, dokładnie. Z takimi ładnymi klamrami. Wiecie co, po prostu też tych beży tak nie noszę za bardzo, a jak noszę, to raczej to już są baleriny albo coś płaskiego. Więc mały obcasik, fajny na lato. One są bardzo, słuchajcie, wygodne, naprawdę, z ręką na sercu. Gdybym je częściej chodziła, to bym ich nie oddała, bo naprawdę są bardzo, bardzo wygodne do chodzenia. I to jest takie mała siódemka. To nie, jak macie już taką siódemkę, bardziej większą w stronę ósemki, to będą, mogą być za małe na Was te buciki. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny, polecam Wam. Jeżeli szukacie takich klapek, trochę elegantszych, trochę bardziej właśnie w takim, właśnie do stylu safari, to te klapeczki też już kiedyś się Wam pokazywałam, w nich będą też do sprzedaży. Moi drodzy, jeszcze mam tutaj taki żakiecik. On jest z firmy Minuet Petit, to jest bardzo fajna marka. Żakiecik jest w stylu lat 50. i też gdzieś miałam w nim stylówy. Jest bardzo fajny, z 3/4 rękawem. To jest naprawdę malutki żakiecik. Zobaczcie, jest przekochany w taki wzór. On jest szary, z takim jasno-szarym jakby wzorkiem na nie na drukiem, tylko takim po prostu deseniem. Już Wam powiem, jaki skład jest tego. Len 30%, 31% wiskoza, reszta sztuczna. Czyli 60% ponad mamy tutaj naturalnych włókien. Bardzo, bardzo urocza rzecz, jeżeli lubicie taki styl właśnie pin-up, albo do sukienki szukacie takiego kochanego żakieciku w świetnym stylu, naprawdę, to też Wam bardzo polecam, pięknie uszyta, bardzo ładnie wyprofilowana rzecz. No i moi drodzy, jeszcze bardzo trudna decyzja, ale doradźcie mi koniecznie. Mam tą przepiękną bluzkę z jedwabiu, jest troszeczkę za ciemna dla mnie. No i oczywiście też nie bardzo mam kiedy nosić takie rzeczy, ale zobaczcie, to jest ta przepiękna, ręcznie szyta bluzka z jedwabiu. Popatrzcie na to wykonanie, no po prostu to jest cudo, cudo, cudo na kiju. Tu ma taki usztywniony pas, to jest taka 36 typowa, więc naprawdę jest 36. Ma takie przepiękne zapięcia tutaj z pętelkami w ogóle, to jest tak odszyte niesamowicie. Naprawdę to jest arcydzieło ta bluzka i naprawdę bardzo się bije z myślami, czy ją sprzedawać, bo zobaczcie, jak to jest tu pięknie, ręcznie ozdobione. Ma taką baskinkę, ale która w ogóle jakby nie deformuje sylwetki, nie odstaje, tak? Tylko tak ładnie spływa i naprawdę jest to przepiękna rzecz. Jeżeli kochacie kolor fioletowy i chcielibyście za wszelką cenę mieć tą bluzkę, to Wam ją udostępnię. Jeszcze się cały czas waham, ale postanowiłam Wam pokazać, bo może ktoś też zachoruje tak jak ja na nią. Ja się czasem nie chcę pozbywać rzeczy, mimo że naprawdę w nich nie chodzę po prostu. Wstyd się przyznać, ale wiecie co? Coś takiego to jest taka perełka kolekcji i no owszem, wolałabym mieć rzeczy, które noszę, które zdarzyło mi się w tym wyjść, owszem, ale to jest naprawdę
tak piękne i tak unikatowe, że to trzeba mieć specjalną okazję, żeby w czymś takim wyjść. Trzeba mieć jakieś specjalne spodnie do tego, czy jakąś spódnicę taką designerską, która sprosta temu wyzwaniu, albo coś niesamowitego, na przykład czarne spodnie z jedwabiu, czy fioletowe by do tego pasowały. No nie zdarzyło mi się jeszcze mieć takiej rzeczy, która by tak naprawdę tak wyglądała wystarczająco dobrze do tej bluzki po prostu. Więc po prostu pokazuję Wam, że może się jej pozbędę, jeżeli ktoś z Was na nią po prostu zachoruje. Jest przepiękna i jest mega wyjątkowa, naprawdę jest mega wyjątkowa. Mam jeszcze tutaj takie bolerko skórzane, które mogłabym do tego też udostępnić, bo ono bardzo fajnie wygląda, też jest nieco za ciemne dla mnie ten fiolet, ale generalnie czasem nosiłam to bolerko do jakichś moich fioletowych rzeczy, takie z rękawem 3/4, taka mikronarzutka ze skóry naturalnej. Także takie jeszcze dwie rzeczy chciałam Wam dzisiaj pokazać. No i generalnie to będzie wszystko na dziś. Moi drodzy, zapraszam Was na Vinted, podlinkuję Wam, zapraszam Was do sklepu i na live'y, bo te rzeczy też będą oczywiście w sklepie, na live'ie i możecie pisać na modaekokreatywna@gmail.com. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was już w niedzielę na Hollumpeksowy. Cześć, kochani!